Dzień dobry Państwu. Cieszę się szalenie, że możemy się spotkać właśnie w przestrzeni salonu. Zgodnie z tytułem wystawy, Salon Romantyczny. To było miejsce, w którym Fryderyk Chopin czuł się, myślę, sobą i w miejsce, w którym przede wszystkim ujawniały się jego wszelkie talenty, nie tylko muzyczne. Ta wystawa rzeczywiście została pomyślana w bardzo ciekawy sposób, to znaczy oprócz tego, że możemy odkrywać Fryderyka Chopina jako geniusza muzyki, możemy też poznać jego ludzką twarz. I tak intencjonalnie, właściwie na początek, pokazuje prawdziwego Chopina, ponieważ od kilku lat śledzimy poczynania artysty Hadi Kadnimi, który próbuje stworzyć przy pomocy technologii 3D wizerunek prawdziwego Chopina. Ja wrócę do tego prawdziwego Chopina jeszcze na końcu, bo myślę, że ta literalność, która tutaj uwidacznia się w tym wizerunku, jest warta podkreślenia i też komentarza. Cieszę się, że spotykamy się tutaj i będziemy mówić o Chopinie, ponieważ jedni twierdzą, że jego jest za dużo już w tej przestrzeni kultury, inni mają ciągle niedosyt, a myślę, że to jest postać, którą możemy ciągle na nowo odkrywać. I historycy sztuki, muzykolodzy, to jest postać, która zdecydowanie jest niezgłębiona ciągle i na nowo odkrywamy chociażby kolejne jego wizerunki. Pomyślałem, że opowiemy dzisiaj właśnie o ikonografii chopinowskiej, ikonografii Fryderyka Chopina i recepcji jego wizerunku zarówno w XIX wieku, jak i w XX wieku i XXI, co zapowiada oczywiście ten slajd, który teraz Państwo widzą. Ale musimy się cofnąć do początków i cieszę się, że opowiadam o tym wszystkim tutaj w przestrzeni wystawy, bo jednocześnie będziecie Państwo mogli później zobaczyć te wszystkie obiekty, może nie wszystkie, ale większość na żywo. Jednym z właściwie z takich pierwszych wizerunków Chopina, który zaczął funkcjonować już za jego życia, była rycina Engelmana według litografia właściwie wykonana przez Engelmana według obrazu Winerona. I to jest wizerunek, z którym zetknął się już sam Chopin. Pod koniec życia oczywiście, ale jego akurat nie skomentował, natomiast odniósł się do drugiego wizerunku, który funkcjonował już za jego czasów. I to jest, myślę, bardzo ciekawa kwestia, bo poznajemy tutaj jeszcze lepiej jakby Chopina, jego myślenie o sobie, o swoim wizerunku, bo wiemy o tym przecież, że on bardzo dbał o swój wizerunek, nie tylko taki zewnętrzny, ale powiedzielibyśmy, że dzisiaj może przesada, żeby odnosić go do pojęcia celebryty, ale jednak on bardzo mocno o ten swój wizerunek dbał. Dbał o strój, o poszczególne elementy stroju, ale też myślę, że można by tak szerzej na to spojrzeć, ponieważ on w bardzo taki przemyślny sposób jakby dawkował też swoją postać publiczności. Wiemy przecież, że a propos właśnie, najchętniej występował w przestrzeni salonu, tam gdzie czuł się bezpiecznie, gdzie otaczali go przyjaciele. Niekoniecznie preferował występowanie w wielkich salach koncertowych. W związku z tym można powiedzieć, że też jakoś dawkował swoją postać publiczności. Przekłada się to również na ikonografię później oczywiście, ponieważ chociażby mamy dosyć małą ilość karykatur Chopina, a karykatura to był gatunek we Francji, który w tamtych czasach się szalenie rozwijał. Natomiast w związku z tym, że on nie był tak dostępny szeroko publiczności, to tych karykatur jest niewiele. Natomiast odniósł się już do tego wizerunku, który widzimy tutaj na slajdzie. To jest biust autorstwa Dantana, gipsowy. I Fryderyk Chopin napisał do Juliusza Fontany: biuściku mego do domu nie posyłaj, tylko w szafie zostaw, bo by się przelękli. Więc widać tutaj, że nie przypadła mu do gustu ta rzeźba. Stwierdził, że właściwie zetknął się z takim dziwnym zjawiskiem, że można już kupić jego biust za jego życia. Jest to działanie czysto komercyjne, a w dodatku stwierdził, że źle tutaj po prostu wygląda. Dlatego nie ma się co dziwić, że kolejne przedstawienia, kolejne właśnie, zostajemy tutaj w sferze rzeźby teraz cały czas,
nabrały już pewnych cech idealizacji i przede wszystkim najbardziej znane jest po pierwsze autorstwa Schlesingera, który później ożenił się z Solange, nad czym bolał sam Chopin, natomiast cieszyła się bardzo sama George Sand. I Schlesinger wykonał po pierwsze biust Chopina, myślę, że już w takim znacznym stopniu wyidealizowany, zresztą jest też autorem Maski pośmiertnej, która też nosi cechy idealizacji. Ten biust powstał w 1845 roku. Pokazuję tutaj kilka wybranych przykładów. Tutaj właściwie taki motyw warszawski. Ten biust się nie zachował, ale mamy piękne zdjęcie w zbiorach Muzeum Narodowego. Zdjęcie pokazujące model gipsowy popiersia Chopina właśnie, które miało być dekoracją warszawskiej filharmonii przedwojennej. Wykonał je Hipolit Marczewski, stąd taki akcent bardziej warszawski. I ostatnią rzeźbą, którą chciałem pokazać, która już nie nosi takich ewidentnych cech idealizacji, jest bardziej symboliczna, to jest głowa Fryderyka Chopina autorstwa Ksawerego Dunikowskiego. On wykonał kilka tych głów, ale ta jest myślę najciekawsza, ponieważ odnosi się do głów wawelskich. Ksawery był, Dunikowski, bardzo zafascynowany tym cyklem i ukazał tutaj właśnie w takiej typowej stylizacji odnoszącej się do kształtu tych głów z taką wyciągniętą szyją. Państwo pamiętają salę poselską na Zamku Królewskim na Wawelu. Tych głów zachowało się tam raptem 30 i dzisiaj są eksponowane te wszystkie oryginalne, które tak naprawdę przetrwały dzięki temu, że Izabela Czartoryska, która przebywała w Krakowie, po prostu zabrała te zachowane głowy wawelskie. Z tych 190 zachowało się wówczas 30. Izabela miała taką tendencję do zabierania pewnych rzeczy. Różnie to było określane. Natomiast ten kulturalny rabunek, moglibyśmy to tak nazwać, przysłużył się wielu obiektom, ponieważ tak naprawdę dzięki temu, że te 30 głów zabrała ze sobą do Puław i umieściła w domu gotyckim, który był takim troszeczkę, można powiedzieć, oddziałem jej pierwszego muzeum i w ogóle pierwszego polskiego muzeum, czyli Świątyni Sybilli, gdzie zgromadzono pamiątki związane z polskimi rodami, z polskimi postaciami, bohaterami, to Dom Gotycki był takim oddziałem poświęconym historii powszechnej. Proszę sobie wyobrazić, że te głowy wawelskie wcale nie były eksponowane we wnętrzu, tylko właśnie na zewnątrz, co prawda pod dachem, w krużgankach. Dzięki temu przetrwały i mogły wrócić później na Wawel. Nie będę tutaj rozwijał tej historii, bo wspominam tylko tutaj o tym, że mamy do czynienia z głowami wawelskimi, a pamiętamy, że młody Fryderyk Chopin związany był również z Czartoryskimi, koncertował tutaj w Warszawie dla Zofii Zamojskiej z Czartoryskich Zamojskiej, córki właśnie Izabeli, więc ta historia tutaj tak się pięknie przeplata. Pokazuje odlew, który został wykonany już później, w 1968 roku. Jeden z tych odlewów widnieje, mogą Państwo go spotkać w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, w sali właśnie, w której się Chopin urodził. Teraz przejdziemy płynnie do malarstwa, bo chciałem jakby pokazać Państwu, czy wspólnie jakoś zastanowić się nad źródłami właśnie ikonograficznymi do przedstawień i wizerunków Fryderyka Chopina. To znaczy wskazać te obiekty, te obrazy, te rzeźby, które później spowodowały, że ukształtowała się bardzo konkretna, skategoryzowana ikonografia Fryderyka Chopina. Jednym z takich kluczowych obrazów jest oczywiście obraz Ary Scheffera, portret Chopina, który obecnie znajduje się w Dordrechcie w Holandii, który być może, tutaj zdradzę, niedługo przyjedzie do Polski. Będą Państwo mieli okazję go obejrzeć w Muzeum Chopina. I w związku z tym, że to jest portret, który został bardzo szybko upowszechniony przez uczniów Ary Scheffera, między innymi przez Stadlera, ale syna ucznia Stadlera, Wojciech Stadler był uczniem Scheffera, a jego syn Stanisław namalował kopię tego obrazu, jak również inni uczniowie. W związku z tym ten wizerunek konkretnie bardzo szybko upowszechnił się w kulturze, w prasie i był bardzo często powielany.
Jak sobie tak przeglądamy nasze magazyny i próbujemy skategoryzować właśnie ikonografię Fryderyka Chopina, to najczęściej wszystkie te przedstawienia, które mamy, portrety Chopina, odnoszą się do tego schematu właśnie portretu Ary Scheffera. Pamiętajmy, że pierwotnie Ary Scheffer namalował portret, w którym przedstawił postać właściwie Chopina do kolan. Ten portret został podarowany córce, przepraszam, siostrze Fryderyka Chopina, Izabeli Marcińskiej, i w związku z tym przepadł na zawsze, ponieważ jak wiemy, w 1863 roku Pałac Zamojskich został tutaj właściwie rozgrabiony i spalony, a tam mieszkała przecież Izabela Marcińska i wszystkie te pamiątki po Chopinie zostały wyrzucone właściwie na bruk, zniszczone, więc ten taki najważniejszy portret przepadł na zawsze. Tutaj już nie mamy nadziei, że on się kiedykolwiek odnajdzie. Natomiast na podstawie tego portretu Ary Scheffer wykonał jeszcze dwie wersje właśnie takie uproszczone, pokazujące już właściwie po piersie Chopina. Jedna z nich trafiła, tak jak wspomniałem, do Dordrechtu. Druga identyfikowana jest z tą wersją, która znajduje się obecnie w Waldemozie. Więc mamy dwie wersje. Natomiast ten portret również był bardzo często kopiowany, powielany za pomocą rycin, a w tamtych czasach ryciny były właściwie takim nośnikiem pewnych wzorców, pewnych układów kompozycyjnych, jak również samych konkretnych przedstawień. I tutaj na wystawie też Państwo zobaczą powielony właśnie portret Ary Scheffera przez kolejnych artystów. Stąd tak naprawdę ten portret jest punktem wyjścia do badań nad ikonografią Fryderyka Chopina. Powstał w 1847 roku. I tutaj pokazuję kilka zupełnie wybranych, przypadkowych, można tak powiedzieć, rycin, żeby nie powtarzać tych, które są najbardziej upowszechnione. Tutaj rycina z 1870 roku, z tygodnika ilustrowanego, rytował ją Schubeler. One są oczywiście w pewnym sensie przestylizowane, nieco zmienione, ale powtarzają cały czas ten schemat właśnie, który uchwycił Ary Scheffer. To jest wspomniany obraz Stanisława Stettlera, dzisiaj w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie i w kolekcji właściwie książąt Czartoryskich. Tutaj pokazuję taką przedwojenną fotografię tego portretu, ale Państwo widzą, że niemal wierna kopia. Także on tutaj w Warszawie, ten portret, funkcjonował za pomocą portretu, który znajdował się w domu Marcińskich, ale również bardzo, bardzo mocno upowszechniony w prasie i w różnych wydawnictwach. I żeby skończyć tą ścieżkę związaną z Ary Scheffer'em, pokazuję obraz Marcina Maciejowskiego, zupełnie współczesnego artysty, który zupełnie przemyślnie odniósł się do pierwowzoru. Jest to obraz z 2002 roku, również z naszych zbiorów. On ma troszeczkę inny kontekst. Tytuł jest Dlaczego wielu Polaków wyjechało za granicę, więc odnosi się też również do historii samego Chopina. Natomiast on będzie zestawiony, tu mogę też zdradzić, jakby z pierwowzorem wizerunku uchwyconego przez Ary Scheffera, żeby pokazać ten rozwój właściwie wizerunku i takie zjawisko, które występuje w przypadku ikonografii Chopina, kopiuj wklej niemal. Tego się nie da uniknąć. Być może dlatego, że Chopin jednak jest taką postacią, która budzi duży respekt, artyści dla bezpieczeństwa woleli powielać pewne schematy, niż próbować tworzyć jakieś nowe wizerunki, uchwycić Chopina na nowo. Chociaż postaram się pokazać też i takie przykłady. Żeby zakończyć ten wątek szeferowski, pokazuje jeszcze dawne 5000 złotych. Myślę, że wszyscy kojarzą ten nominał i tutaj też już nie jest tajemnicą, że autorem jest profesor Heydrich. To przez wiele lat było tajemnicą, kto był właściwie wykonawcą i autorem naszych pieniędzy. Teraz zostało to już siłą rzeczy ujawnione. To był profesor Andrzej Heydrich, który również odniósł się bezpośrednio do pierwowzoru Ary Scheffera, pokazując tylko tą postać w lustrzanym odbiciu. I kolejny taki typ ikonograficzny, moglibyśmy powiedzieć, to jest ujęcie profilowe Fryderyka Chopina.
bardzo, bardzo rozpowszechnione, szczególnie w medalierstwie, szczególnie właśnie w rzemiośle artystycznym. Charakterystyczny profil Chopina stał się w pewnym sensie nawet takim znakiem rozpoznawczym. Ja na końcu pokażę rysunki dwórnika, który właściwie za pomocą jednej linii pokazuje nam profil Chopina. I ten profil stał się pewnym nawet znakiem rozpoznawczym, pewną marką, moglibyśmy powiedzieć. Na szczęście Fryderyk Chopin miał ogromne poczucie humoru i ogromny dystans do siebie. Odnosił się wielokrotnie, chociaż znamy to z listów, prawda, do swojego wyglądu. Miał do tego zupełnie duży dystans. Wspominał swój duży orli nos i charakterystyczną fryzurę. I myślę, że te bardzo charakterystyczne cechy fizyczne właśnie, fryzura, nos, wydatne usta, spowodowały, że niewiele trzeba było tak naprawdę narysować, namalować, żebyśmy my od razu odczytali tą postać jako Fryderyk Chopin. Jest to wręcz przysłowiowe i myślę, że jakby źródłem do tych wszystkich przedstawień profilowych jest właśnie rysunek Winterhaltera. Tutaj na wystawie mamy obraz olejny Winterhaltera pokazujący Fryderyka Chopina. Prawdopodobnie jest to obraz z jego pracowni, chociaż trwają cały czas badania nad tym obrazem. Znaleźliśmy sygnaturę, którą musimy sprawdzić, porównać z oryginalnymi sygnaturami Winterhaltera i wtedy okaże się, czy to jest obraz przypisywany samemu artyście, czy rzeczywiście jest to pracownia. W każdym razie jest tutaj na wystawie reprezentowany. Natomiast Fryderyk Chopin również wspomina o tym, że pozował Winterhalterowi i był bardzo zadowolony właściwie z tych rysunków. Tych rysunków powstało więcej. Tutaj pokazuję jeden z nich. Właśnie charakterystyczny sposób pokazania Fryderyka Chopina z uwydatnieniem po prostu jego cech wyglądu. Tak jak wspominałem, najczęściej te wizerunki pojawiają się na medalach i tutaj zupełnie przypadkowy, znaczy może nie przypadkowy, ale jeden z nich, on jest takim pars pro toto wszystkich pozostałych wizerunków, których jest setki po prostu i nie ma sensu ich powtarzać tutaj. Natomiast widzimy tutaj medalion właściwie sygnowany przez braci Łopieńskich, a pierwowzorem był wizerunek stworzony przez Jeana François Antona Bowiego. I kolejny wizerunek, tym razem też można powiedzieć prawdziwy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z dagerotypem, a właściwie z reprodukcją dagerotypu, ponieważ dagerotyp zaginął, jak wiemy. To jest też niesamowicie ciekawa historia. Pomimo tego, że dokumenty, które ostatecznie trafiły do Kanady, wróciły do Polski, to te dwa dagerotypy, na których mamy przedstawienie Fryderyka Chopina, nie wróciły. One zachowały się tylko dlatego, że Czesław Olszewski wykonał po prostu reprodukcję dagerotypów, stąd znamy ten wizerunek, szczególnie ten z atelier Louisa Augusta Bissona. Zresztą obydwa, zdaje się, pochodzą z tego atelier. Fotografię wynaleziono mniej więcej, jak Fryderyk Chopin miał 30 lat. Więc stąd była szansa na to, że zostanie sfotografowany. Stało się to szalenie modne w Paryżu i powstało mnóstwo takich właściwie atelier, w których próbowano uchwycić poszczególne postaci. I tutaj mamy Fryderyka Chopina już takiego mocno schorowanego, z takim charakterystycznym gestem dłoni. I ten wizerunek też ma ogromny wpływ na sztukę, szczególnie na sztukę współczesną. Ja pokażę za chwilę obraz Wojciecha Fangora z 1949 roku, ale mówię tutaj intencjonalnie o sztuce współczesnej, dlatego że tak naprawdę te wizerunki dopiero zaczęły funkcjonować po wojnie i stąd stały się takim właściwie i pewną sensacją, bo mogliśmy w końcu zobaczyć prawdziwego Chopina, ale też ten układ, kompozycja, układ dłoni stał się takim punktem wyjścia do kolejnych przedstawień. I pokazuję tutaj obraz Wojciecha Fangora z 1949 roku, który został sprzedany za ponad 1 000 000 zł. Nie udało nam się jeszcze ustalić, gdzie on obecnie
jest u kogo właściwie, kto stał się jego właścicielem. Mieliśmy ochotę go pokazać również na wystawie poświęconej wizerunkom Chopina. W każdym razie jest on taki mocno pikasowski i w 1949 roku również takie obrazy powstawały. Ale odnosi się absolutnie do tego pierwowzoru, jakim jest dagerotyp Bissona. Teraz chciałem pokazać po wyróżnieniu tych kilku źródeł ikonograficznych Chopina takie wizerunki bardziej narracyjne, które też miały wpływ na rozwój ikonografii Chopina, na jego przedstawienia. Tutaj mogą Państwo zobaczyć oryginał po mojej prawej stronie. Widzimy tutaj Chopina grającego w salonie u księcia Antoniego Radziwiłła w 1829 roku. Prawdopodobnie jest to scena wyimaginowana, chociaż Chopin oczywiście u Radziwiłłów koncertował. Natomiast ten obraz zdecydowanie bardziej foruje tutaj i eksponuje samego księcia, aniżeli Chopina, który pozostaje nieco w cieniu. Ważniejsza jest postać samego Radziwiłła, jego córki. Natomiast jak Państwo zobaczą, pomimo tego, że ten obraz właściwie ostatni raz pokazywany był w Polsce w 1888 roku, a później jakby zupełnie polska publiczność nie miała z nim kontaktu, to jest naprawdę wyjątkowa kwestia, że on teraz tutaj do Polski powrócił po ponad 130 latach. To jest rzecz zupełnie wyjątkowa, ale myślę, że o tym będzie przede wszystkim kolejne spotkanie poświęcone, już dedykowane bezpośrednio tej scenie. Natomiast ja chciałem tutaj podkreślić, że ta scena została bardzo szybko skopiowana, w sensie przetworzona przez rytowników i właściwie ta rycina, jeszcze, przepraszam, tutaj jest rycina, która zaczęła funkcjonować również w sferze takiej wizualnej. Ona była wielokrotnie powtarzana i w książkach, i w wydawnictwach, i w gazetach. Więc jakby ten obraz cały czas zapładniał tą polską ikonografię chopinowską, natomiast sam oryginał zupełnie zaginął i powrócił teraz po tylu latach właśnie do kraju. Natomiast tutaj mamy jeszcze takie zdjęcie z wystawy muzyczno-teatralnej w Wiedniu w 1892 roku, gdzie ten obraz właśnie był eksponowany. Zresztą jak się Państwo przyjrzą niektórym tym obiektom, można je tutaj też odnaleźć na wystawie. Część z nich po prostu przetrwała. Tam jest też obraz albo Stadlera, albo Ary Scheffera. Tego nie wiemy, natomiast mamy tutaj zebrane przepiękne eksponaty, które pokazują właśnie wizerunki Chopina i w rzeźbie, i w malarstwie, i w grafice. Także to jest rok 92, czyli moment, kiedy ten obraz już więcej do Polski nie wrócił. Tu jest rycina i proszę spojrzeć. Pomimo tego, że ten obraz akcentuje zdecydowanie bardziej samego Radziwiłła, to jednak artyści wykorzystywali sam motyw grającego Chopina, przetwarzając go oczywiście, to nie jest kopia 1:1, to jest inspiracja tym obrazem. Ta rycina akurat ukazała się w Biesiadzie Literackiej w 1892 roku i pokazuje właśnie Fryderyka Chopina grającego na fortepianie, ale jest absolutnie inspirowana obrazem Henryka Siemiradzkiego. Tutaj pokażę też kolejny obraz, wizerunek, portret Chopina, nieco kontrowersyjny, dlatego że on całkiem niedawno pojawił się na polskim rynku antykwarycznym. I powiem szczerze, że przymierzaliśmy się do zakupu kolejnego ciekawego wizerunku Chopina, szczególnie, że absolutnie możemy stwierdzić, że jest inspirowany obrazem Henryka Siemiradzkiego i też taką sygnaturę nosi. Ta sygnatura jest tutaj widoczna w lewym dolnym rogu, ale okazało się, że sygnatura jest fałszywa niestety i w związku z tym postanowiliśmy nie kupować tego obrazu, nie wprowadzać go do naszych zbiorów, ponieważ jest to bardzo kontrowersyjne. Pomimo tego, że sam portret jest z epoki, no to ktoś niestety tą sygnaturę później dodał. Ciekaw jestem, bo właściwie regularnie, paralelnie odbywa się spotkanie, na którym prezentowany jest korpus dzieł Siemiradzkiego i jestem ciekaw, jak ten obraz zostanie tam zakwalifikowany. W każdym razie on został sprzedany na aukcji, natomiast nie trafił do naszych zbiorów, tak jak mówię, w związku z tym, że mieliśmy po badaniach konserwatorów ogromne wątpliwości, czy jest to obraz Siemiradzkiego. W każdym razie
odnosi się bezpośrednio do obrazu, do oryginału. Kolejną taką sceną, która też jest na poły wyimaginowana i którą możecie Państwo zobaczyć na wystawie, to jest akwarela autorstwa Teofila Kwiatkowskiego, Polonez Chopina. Prezentowana tutaj ta wersja właśnie z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tych wersji jest kilka. Myślę, że ta jest najciekawsza, najpełniejsza, więc mamy ogromne szczęście, że możemy się jej przyjrzeć tutaj na żywo. Widzicie tutaj Państwo bal w pałacu, czy właściwie w Hotel Lambert w Paryżu. Od tego by trzeba wyjść, u Czartoryskich. Natomiast widzimy, że to nie jest wnętrze oczywiście Hotel Lambert, tylko jest to wnętrze zupełnie wyimaginowane, odnoszące się może troszeczkę do Waldemozy. Natomiast mamy tutaj do czynienia z takim zupełnie niezwykłym przedstawieniem, które łączy postaci historyczne z postaciami legendarnymi. Po lewej stronie mamy pokazanych samych Czartoryskich, książąt Czartoryskich, na czele z samym Adamem Jerzym, który tutaj kroczy właściwie w takim płaszczu hamletowskim, pokazany jako człowiek zamyślony, pełen melancholii. I on kroczy właściwie jako pierwszy w tym szeregu postaci właśnie swoich dzieci. Za nim widzimy Izę Działyńską. Obok niej, po prawej stronie, prawdopodobnie jej mąż, chociaż ja się z tym nie zgadzam, wydaje mi się, że to jest po prostu syn Adama Jerzego Witold. To jest obraz, który powstał 2 lata po tym, jak Izabela wyszła za Jana Działyńskiego, ale jestem przekonany, że to jest zdecydowanie sam Witold Czartoryski, a nie Jan Działyński. Później widzimy Annę Sapiechów, żonę Adama Jerzego. Później widzimy już Władysława ze swoją żoną Marią Amparo Muñoz, która była córką hiszpańskiej królowej Krystyny, i później już Marię z Grochowskich Czartoryską. Więc widzimy tutaj bardzo konkretne postaci, które w tamtym czasie mieszkały na emigracji w Paryżu, w Hotel Lambert. Po prawej stronie również realne, współczesne postacie. Oczywiście widzimy tutaj Chopina grającego Poloneza Adur. Towarzyszy mu mazowiecka nimfa, przepraszam, nie nimfa, tylko muza, tak to jest określane. Ta postać odnosi się tutaj do Mazowsza, do inspiracji, do miejsca urodzenia Fryderyka Chopina. Dostrzegamy również tam w tle Marcelinę Czartoryską, postać niezwykle ważną dla Fryderyka Chopina i upowszechnienia muzyki Fryderyka Chopina i sposobu grania tej muzyki. Tutaj na wystawie mają Państwo też niesamowitą okazję do przyjrzenia się przepięknemu portretowi Czartoryskiej, pędzla Jana Matejki, również ze zbiorów Czartoryskich. Ale mamy też tuż za mną popiersie Marceliny Czartoryskiej, już w takim starszym wieku. To jest kluczowa postać, właściwie związana z, można by tak powiedzieć, upowszechnianiem dziedzictwa chopinowskiego. Za nią stoi George Sand, Solange. Widzimy tutaj też Mickiewicza, który w tym towarzystwie emigracyjnym bardzo często się pojawiał. A po środku postaci właściwie z historii, czy z legend polskich. Widzimy tam szlachtę polską, szlachtę kontuszową. Widzimy tam Zawiszę, widzimy tam husarzy. A więc mamy połączenie, takie niezwykłe zupełnie pokazanie tych realiów ówczesnych, emigracyjnych z historią Polski. Tworzy to wszystko taką oniryczną wręcz wizję. Czartoryscy są przebrani tutaj w kostiumy, ponieważ to przedstawienie odnosi się bezpośrednio do zwyczaju, który wprowadzili w Paryżu. Przynajmniej raz do roku organizowany był bal charytatywny. To znaczy panie Czartoryskie, księżne wyszywały różne rzeczy, tworzyły jakieś przedmioty, powiedzieliśmy handmade, a później to zostało sprzedawane w trakcie aukcji i te pieniądze były przekazywane później ku wspomożeniu właśnie emigracji polskiej. I był to bal kostiumowy, więc mamy tutaj odniesienie się do realiów historycznych, ale takich znacznie pogłębionych przez to, że właśnie widzimy tutaj postaci również z historii Polski. Pokażę tutaj jeszcze tą wersję drugą, która jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
i tą wersję, którą posiada w swoich zbiorach Muzeum Narodowe tutaj w Warszawie. Także widzimy, że Kwiatkowski przymierzał się do ostatecznej wersji, ale myślę, że najciekawsza i najpełniejsza jest ta, którą widzimy tutaj na wystawie. Kwiatkowski w taki bardzo romantyczny sposób połączył różne wątki, zespolił postaci realne z historycznymi i dał też taki impuls do tego, żeby powstawały kolejne wizerunki, kolejne przedstawienia, które pokazują Chopina w takim nostalgicznym anturażu. Chopina grającego oczywiście na fortepianie, grającego swoją muzykę i pokazujący taki moment właściwie onirycznych wizji odnoszących się do Polski. Tutaj widzimy zaginiony obraz Jana Styki, reprodukowany na takiej karcie, która jest obecnie znajduje się w zbiorach paryskich. Widzimy tutaj Polonię, która w takim właśnie nostalgicznym geście pojawia się w trakcie grania, wykonywania muzyki przez Chopina. W tle oczywiście widzimy ludowe tańce. To jest też bardzo mocny i taki ciekawy motyw w ikonografii chopinowskiej. Wiemy, że ta muzyka była inspirowana często muzyką ludową i w związku z tym podkreślano te korzenie Chopina i jego muzyki, jednocześnie podkreślając polskość i samej postaci, jak i samej muzyki Chopina, więc ta ikonografia miała za zadanie krzepić serca też, ale również podkreślać fakt, że Fryderyk był kompozytorem polskim. I kilka takich przedstawień, lepszych lub gorszych, ja tutaj nie oceniam jakości artystycznej, chciałem pokazać pewne zjawisko artystyczne. Tutaj mamy obraz Wygrzewalskiego ze zbiorów płockich, Mazurek grający Chopin z 1910 roku i podobna sytuacja, Fryderyk Chopin gra na fortepianie, natomiast tutaj już nie mamy tej Polonii pokazanej w ten sposób, jak na poprzednim obrazie, tylko mamy taką zjawę, właściwie kobietę, nagą, zupełnie bezbronną, która również odnosi się do Polonii, do Polski, która straciła niepodległość. I z tyłu również takim właśnie orszak różnych par ubranych na ludowo, tańczących właśnie tańce ludowe. I tutaj jeszcze idąc za ciosem pokazuję właśnie reprodukcję, bo nie wiem, gdzie jest oryginał obecnie. Ostatnie akordy Chopina to jest obraz Feliksa Męciny Krzeszowskiego. Widzimy Chopina grającego na fortepianie. Właściwie są to ostatnie chwile kompozytora. Scena niezwykle symboliczna. Wydaje nam się, że wręcz przerysowana, bo przez okno przychodzi do niego postać, personifikacja śmierci. W tych czasach w malarstwie motyw okna jako motyw takiego przejścia w inny świat był bardzo powszechny, chociażby u Jacka Malczewskiego w tej serii Thanatos, więc to okno jest takim symbolem przejścia z jednego stanu w drugi i tutaj przez to okno przychodzi śmierć, posłuchać jeszcze muzyki Chopina i on za chwilę umrze, o czym świadczy ta gasnąca świeca również. To wszystko jest takie literalne tutaj i powiedzielibyśmy może nieco przerysowane, ale w tamtej epoce zupełnie inaczej było to odczytywane. Była to troska o jakby stan naszego państwa i ta ciągła tęsknota za wolnością, a Fryderyk Chopin był jakby uosobieniem polskości i taką nadzieją na to, że odzyskamy niepodległość. Pokazuje również zaginiony obraz Okunia. Mamy reprodukcję w Muzeum Narodowym w Warszawie. I tutaj już nie ma samego Chopina jako takiego, ale w związku z tym, że tak mocno się upowszechnił ten wizerunek właśnie Chopina i tych tańczących par ubranych na ludowo, że mamy tutaj obraz pod tytułem Mazurek i widzimy właśnie skrzypka, który przygrywa temu tańczącemu orszakowi. Nie ma tutaj samego Chopina, tak jak mówię, ale ten obraz odnosi się do samego dziedzictwa chopinowskiego i muzyki chopinowskiej. Chopina wzmacnia go tutaj jeszcze pokazanie tych brzóz, które odnoszą się ewidentnie do tego krajobrazu rodzimego, polskiego. I ten obraz jest jakąś taką alegorią polskości muzyki Chopina. Z takich współczesnych artystów chciałem tylko tutaj zasygnalizować
obrazy czy akwarele właściwie Dudy Gracza, który wykonał ich dziesiątki i właściwie sportretował, można powiedzieć, wszystkie utwory Chopina. Te jego piękne, nostalgiczne akwarele weszły również do takiego anturażu ikonografii chopinowskiej i pomimo tego, że znowu nie mamy tutaj postaci samego Chopina, to czujemy jego muzykę, czujemy ten rodzimy pejzaż, za którym on tęsknił i słyszymy być może tą ludową muzykę, którą się inspirował. Kolejne przedstawienie, które już nieco różni się od poprzednich, ponieważ mamy tutaj wizerunek Chopina, ale pozbawiony jakichś dodatkowych symbolicznych znaczeń. Widzimy tutaj szkic właściwie do zaginionego obrazu Wojciecha Weissa. Wojciech Weiss namalował portret Chopina, który zaginął. Nie wiemy nawet do końca, jak ten portret wyglądał, natomiast zachowało się kilka szkiców. Kilka tych szkiców jest w naszych zbiorach. Tutaj pokazuję już taki właściwie szkic, gdzie zupełnie wyabstrahowano tą postać Chopina. Tam gdzieś nad nim pojawia się taki okrąg, który pierwotnie był również tą Polonią, taką nagą postacią kobiecą, ale tutaj zredukowany już do takiego owalu tylko. I mamy do czynienia z takim obrazem symbolicznym, ale pozbawionym już tej ciężkiej sfery znaczeniowej, tych wszystkich takich dosłownych odniesień do polskości. Mam nadzieję, że ten obraz kiedyś się odnajdzie, ten oryginał, i będziemy mogli go Państwu też zaprezentować. Tutaj jeszcze kolejny szkic do tego obrazu Wojciecha Weissa. Chciałem tylko wspomnieć, że artysta był również muzykiem i pasjonował się zupełnie muzyką Chopina. Co więcej, prawdopodobnie był synestezykiem, to znaczy posiadał tą zdolność synestezji, czyli widzenia muzyki. I jako jedyny znany mi polski artysta stworzył taką gamę barwną, która jednocześnie odpowiada poszczególnym dźwiękom muzyki. Są osoby, które mają tą niezwykłą zdolność właśnie widzenia muzyki, to znaczy widzą przy poszczególnych dźwiękach poszczególne kolory, ale nie tylko przy muzyce oczywiście. Natomiast tutaj chciałem to zaznaczyć, że właśnie jest to bardzo ciekawe zjawisko i niektórzy malarze też widzą muzykę. Kolejnym takim portretem, który wywarł ogromny wpływ na rozwój ikonografii chopinowskiej, jest oczywiście portret wykonany przez samego Delacroix, przyjaciela Chopina, i George Sand. To jest portret wykonany w 1838 roku i od razu mówię, że to jest tylko wycinek pewnej większej całości, ponieważ tak naprawdę ten portret był podwójny i ukazywał samego Chopina, ale również George Sand. On w pewnym momencie został przecięty. Dzisiaj w Louvre mamy wizerunek właśnie Chopina, a George Sand trafiła do Danii. Natomiast no, dosyć ciężko zespolić te obrazy, jak się okazuje. Organizacyjnie mieliśmy tutaj takie przypuszczenia, że uda się, ale niestety nie, ze względu oczywiście na pandemię. Natomiast byłoby znakomicie, gdyby one rzeczywiście wróciły kiedyś do Polski i można było je pokazać obok siebie, bo kiedyś stanowiły jedną całość. Ja może pokażę od razu taką rekonstrukcję tego obrazu. Różne wersje przyjmowano, ale ostatecznie stwierdzono, że ten portret wyglądał w ten sposób, czyli mamy po lewej stronie George Sand i po prawej stronie Chopina. Natomiast wróćmy jeszcze do tej postaci, tutaj już tak wykadrowany i dosyć ciasno, ale jest to wizerunek, który powstał też na podstawie tego szkicu, którego autorem jest oczywiście również Delacroix, naszkicował wizerunek Chopina, a później przeniósł go na płótno. To jest też rysunek ze zbiorów Louvru. No i wspomniana George Sand, dzisiaj w Ordrupak Muzeum w Charlottenlundzie, niedaleko Kopenhagi. Ten obraz, o ile mi wiadomo, był pokazywany ostatnio w 2020 roku w Royal Academy w Londynie, więc funkcjonuje. Mam nadzieję, że kiedyś trafi również tutaj do Polski i będziemy mogli go na żywo zobaczyć. To jest rekonstrukcja pokazująca jakby pierwotny zamysł artysty.
Natomiast ten wizerunek Chopina, ukazany przez Delacroix, bardzo szybko również wszedł w tą ikonosferę chopinowską do przedstawień, chociażby na podstawie litografii, którą wykonał Leon Wyczółkowski. I oczywiście on tutaj go odwrócił też w lustrzanym odbiciu, natomiast upowszechnił bardzo mocno ten typ ikonograficzny i on funkcjonuje jakby w tej ikonosferze chopinowskiej bardzo mocno. Jeden z takich portretów, który nie miał większego wpływu na ikonografię Chopina, dlatego że trafił do prywatnej kolekcji i teraz dopiero jest w zbiorach publicznych, czyli w Muzeum Fryderyka Chopina. Niedawno został zakupiony. Wizerunek, który trafił do jego przyjaciela i pojawił się w końcu na rynku antykwarycznym. I możecie go Państwo zobaczyć na tej wystawie, podziwiać. To jest oczywiście obraz autorstwa Teofila Kwiatkowskiego, który również był bardzo bliskim przyjacielem Chopina i obserwował Chopina w różnych sytuacjach, nie tylko oficjalnych, ale również domowych. Natomiast takiej nieoficjalnej ikonografii Chopina, takich przedstawień domowych jest stosunkowo mało. Ja tutaj tylko pokażę taką akwarelkę Kwiatkowskiego. Chopin w stroju domowym. Widzimy tutaj troszeczkę w innym ujęciu kompozytora w takich realiach zupełnie domowych. Takich przedstawień jest zaledwie kilka. To jest akwarela z 1849 roku. Natomiast wspominałem o karykaturach. Na wystawie tutaj możecie Państwo obejrzeć karykaturę autorstwa Viardon, która była przyjaciółką Chopina. To jedna z takich najbardziej rozpoznawalnych. Natomiast ja chciałem jeszcze nawiązać do tych takich scen zupełnie domowych. To jest karykatura, która trafiła do zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina i pokazuje tak naprawdę ich prywatne relacje. Tutaj Chopin biegnie do George Sand na obiad, przeskakując po 4 stopnie, jak jest to zatytułowane w tej akwareli. Spóźnia się oczywiście na ten obiad i widzimy tutaj 3 postacie. Na samej górze widzimy George Sand, która mówi Shop, bo tak go nazywała. Znowu się spóźniasz, jest 6:30, a ty jesteś spóźniony. Jej syn mówi, żeby się pospieszył. A Solange zupełnie kategorycznie mówi, że można oszaleć zupełnie czekając wiecznie na Chopina, a Chopin temu wszystkiemu zaprzecza, że wcale nie, wcale nie, wcale nie. Także widzimy taką scenę zupełnie domową. To były lata 40., początek lat 40., kiedy mieszkali obok siebie i Chopin zawsze spóźniony wbiegał po 4 stopnie do mieszkania Solange na obiad. Myślę, że miała mnóstwo cierpliwości do niego. Ale w tej karykaturze właśnie ujęty jest pewien taki pierwiastek domowy, prywatny i tutaj też pokażę jeszcze taką jedną karykaturę autorstwa samej George Sand, kiedy to odwiedzili w Waldemozie księdza miejscowego, który im tłumaczył, jak wygląda śnieg. Tak to skomentowała George Sand, tak jakby nie wiedzieli. Więc też taka humorystyczna scena, ona siedzi z Chopinem oczywiście, który jest pokazany bardzo karykaturalnie, ale z pewną czułością, jak widać, i jej dzieci z tyłu i ksiądz, który tłumaczy na Waldemozie, jak wygląda śnieg. Więc świadczy to o tym, że zarówno George Sand, jak i sam Chopin mieli ogromne poczucie humoru i myślę, że to ich łączyło przede wszystkim, bo to poczucie humoru i samego Frycka jeszcze w okresie warszawskim i młodzieńcze i późniejsze jest ewidentne. On bardzo często żartował sobie czasami w niemal okrutny sposób, więc myślę, że to jest taka cecha charakterystyczna dla tej postaci i dlatego też tak Chopina bardzo lubimy. A to jest jeszcze jedna karykatura autorstwa samego również Delacroix, który dla samej George Sand stworzył właśnie taką karykaturę pokazującą przerysowane cechy właśnie samego Chopina, czyli ten słynny nos, wydatne usta i ten lok tutaj nad czołem, więc ten look, że tak powiem, nie zmieniał się przez całe życie i te cechy charakterystyczne wyróżniały Chopina i tak jak mówię i podkreślę raz jeszcze, on nie miał z tym najmniejszego problemu. Odnosił się do tego, żartował sam z siebie i być może też dlatego powstawało więcej takich prywatnych karykatur niż samych takich oficjalnych.
Natomiast tutaj jeszcze na koniec chciałem pokazać taką bardzo mało znaną karykaturę autorstwa samego Wyspiańskiego, który również ukazał w jakiś taki karykaturalny sposób samego Chopina. Najpierw narysował tutaj Napoleona, jako małego człowieczka odwróconego tyłem w tym charakterystycznym kapeluszu. Później dwa razy pokazał samego Mickiewicza, a po prawej stronie widzimy Fryderyka Chopina z takimi charakterystycznymi dłońmi zarysowanymi takim giętką linią i zamiast nut również widzimy takie zawijasy, więc tutaj w pewien sposób sparafrazował samą muzykę i sposób wykonywania tej muzyki przez Fryderyka Chopina. To jest karykatura, która znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Powstała w 1901 roku. Myślę, że to też niedługo wejdzie troszeczkę bardziej w obieg muzealny i naukowy i zostanie również bardziej upowszechniona. Wspominałem o tym, że wizerunek Chopina jest szalenie charakterystyczny. Wyodrębniliśmy kilka typów właściwie tych wizerunków i wskazaliśmy źródła tych wizerunków. Obraz Ary Scheffera, rysunki Winterhaltera. I tutaj a propos tych wszystkich przedstawień profilowych pokażę nowe nabytki, że tak powiem, do zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina. Jeśli chodzi oczywiście o zbiory artystyczne, to są rysunki autorstwa Dwórnika, który, jak wiemy, lubił multiplikować pewne motywy. I o ile tutaj nie zestawił ich na jakimś jednym obrazie, to mamy 5 przedstawień Fryderyka Chopina. Chciałem je pokazać dlatego, że właśnie aby udowodnić to, o czym mówiłem, że wystarczy naprawdę kilka kresek w charakterystycznym układzie, żeby przywołać twarz Chopina. I też chciałem nawiązać do tego, że Chopin stał się mimo wszystko pewną marką, pewnym brandem, szczególnie w Polsce. I tak jak wspominałem, jedni ciągle chcą więcej tego Chopina, inni mają już przesyt. Ale trzeba podkreślić, że to jest postać niesamowicie rozpoznawalna. I różne produkty nazywane są imieniem Fryderyka Chopina, jak Państwo wiedzą. W związku z tym Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ma za zadanie dbać o wizerunek właśnie genialnego kompozytora. Jest to zadanie szalenie trudne. Natomiast w 2001 roku powstała uchwała o właśnie ochronie dziedzictwa chopinowskiego, która ma chronić utwory Fryderyka Chopina, ale również przedmioty związane z Fryderykiem Chopinem. Także jeśli komuś z Państwa przyjdzie do głowy, żeby wyprodukować coś, co można sprzedać i nazwać to Chopin, to najpierw muszą się Państwo zwrócić o licencję do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, który stwierdzi, czy ten produkt jest na tyle prestiżowy i na tyle adekwatny, żeby nosić imię Chopina. Jest mnóstwo produktów, które powstają bez licencji, czasami chociażby z tego względu, że producenci nie wiedzą o tej uchwale i nie wiedzą, że trzeba zdobyć licencję na poszczególne produkty. W związku z tym my później próbujemy to prostować i chociażby dzięki temu mogą Państwo zobaczyć w Muzeum Sofę Chopin. Ktoś wymyślił bardzo ciekawą sofę, która nawiązuje, w jakiś sposób jest przestylizowana oczywiście, ale nawiązuje do tych sof XIX-wiecznych i stwierdził, że nazwie ją Chopin. W związku z tym postanowiliśmy dać szansę tym producentom i wydać licencję, natomiast dzięki temu też możemy usiąść teraz w Muzeum Fryderyka Chopina na sofie Chopin. Jest to ciekawe zjawisko, proszę Państwa, o którym chcemy jak najwięcej opowiadać i mówić właśnie, żeby uświadamiać społeczeństwo, że Chopin jest pewnym znakiem i pewnym dobrem narodowym. I tutaj trzeba się do tego umiejętnie odnosić. Absolutnie nie ingerujemy w sferę artystyczną. Artyści mogą pokazywać, przetwarzać w jakiś sposób wizerunek Chopina, natomiast próbujemy oczywiście dbać o dziedzictwo, to znaczy śledzimy codziennie rynek antykwaryczny, próbujemy w jakiś sposób śledzić, czy pojawiają się jakieś kolejne manuskrypty, rękopisy chopinowskie, listy Chopina, próbujemy je oczywiście odpowiednio szybko kupić na aukcjach, to zazwyczaj się na szczęście udaje, więc to dziedzictwo chopinowskie jest zadbane i rzeczywiście trafia tutaj w polskie ręce. Natomiast dodatkowym takim aspektem jest właśnie
ten znak Chopin, brand Chopin, i o tym też musimy pamiętać, żeby godnie go reprezentować. Natomiast pokażę tutaj dosłownie takie kilka, czyli te pięć konkretnie rysunków, które ostatnio nabyliśmy do zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina Dwórnika, gdzie naprawdę dwoma, trzema kreskami zarysował profil Chopina, który jest szalenie rozpoznawalny właśnie dzięki tym jego charakterystycznym cechom wyglądu. Na koniec jeszcze chciałem wspomnieć o takiej ikonografii odnoszącej się troszeczkę do dzieciństwa samego Chopina. Takich przedstawień jest szalenie mało. Tym bardziej cieszymy się, że Gough namalował ten obraz. Tutaj dałem angielską wersję tytułu A Musical Story by Chopin, który znajduje się obecnie w zbiorach Tate w Londynie. I być może też uda się kiedyś tutaj sprowadzić go do Polski. Mamy takie plany, żeby zaprezentować wystawę poświęconą cudownym dzieciom. Chopin był takim cudownym dzieckiem. Wspomniana zresztą Zofia Zamojska, z Czartoryskich Zamojska, organizując koncert Chopina, użyła takiego zabiegu marketingowego, byśmy powiedzieli dzisiaj. Rozgłosiła wszędzie w Warszawie, że będzie grał genialny trzylatek, chociaż Chopin miał już wtedy 7 lat, ale żeby podkręcić troszeczkę zainteresowanie tym koncertem, odniosła się właśnie do takiego motywu w XIX wieku bardzo upowszechnionego, cudownego dziecka. Tych cudownych dzieci mamy więcej ze sfery muzyki, chociażby Mozart, prawda? Ale chcielibyśmy też pokazać czy przebadać jakby zjawisko dotyczące samego Chopina, jak on tutaj w Warszawie był postrzegany. No i na koniec zupełnie wracamy do początku, czyli do wizerunku prawdziwego Chopina. Jest to niesamowity przeskok, bo prześledziliśmy właściwie ikonografię chopinowską i tą recepcję jego wizerunku w XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku w takiej stylistyce nieco modopolskiej i później sztuka powojenna. Natomiast tutaj mamy ogromny przeskok, ponieważ ten irański artysta tworzy wizerunki właściwie za pomocą technologii 3D, skanując w tym wypadku maskę pośmiertną Chopina, udostępnioną mu przez Instytut, ponieważ chcemy kolejną wystawę jakby otworzyć właśnie tym wizerunkiem, to znaczy skonfrontować Państwa z czymś niesamowicie literalnym, dosłownym. Jest to bardzo realistyczne przedstawienie. To jest jeszcze prawdziwszy Chopin, bo te wcześniejsze wersje, jak się okazuje, są niedopracowane. Mnie martwi tylko to, że ta sztuka właśnie idzie w takim kierunku obecnie bardzo wielkiej dosłowności i w ogóle żyjemy w takich czasach, kiedy ta dosłowność nas przerasta w jakiś sposób i mam takie wrażenie, że aż zniewala. Bo śledząc właśnie tą ikonografię widzimy mnóstwo odniesień symbolicznych. Widzimy też takie zjawisko wręcz oderwania tej ikonografii chopinowskiej od samej postaci. Widzieliśmy obrazy tańczących par, ale też proszę sobie wyobrazić chociażby motyw płaczącej wierzby, prawda, który przywołuje nam ten krajobraz mazowiecki, odnosi się bezpośrednio do Żelazowej Woli. I mnóstwo artystów, szczególnie tych, którzy tworzyli plakaty do wydarzeń chopinowskich, bardzo często nie przedstawiało postaci samego Chopina, tylko właśnie pokazywało jakiś jeszcze wybrany motyw, który łączy się z Chopinem. Ta ikonosfera jest szalenie bogata, czy klawiatura na przykład, motyw klawiatury, który odnosił się bezpośrednio do Chopina. Być może wynika to z tego, że no Chopin rzeczywiście jest naszym dobrem narodowym i genialnym kompozytorem, natomiast może nie mamy aż tak wielu wspaniałych kompozytorów i dlatego tak mocno się skupiamy na nim i tak łatwo go nam rozpoznać i odczytać. Ale jest to ciekawe zjawisko. Natomiast mam nadzieję, że to nie jest ostatni jednocześnie wizerunek Chopina, jaki powstaje i że ta dosłowność, to takie zeskanowanie właśnie postaci, pokazanie w takim trójwymiarze nie jest końcem rozwoju ikonografii chopinowskiej i że artyści wykażą się jeszcze jakąś inwencją i będą próbowali właśnie pokazać Chopina troszeczkę w innym ujęciu niż dotychczas. Bo jednak, tak jak mówiłem i trzeba to podkreślić, ta ikonografia jest dosyć schematyczna mimo wszystko, oparta o kilka wizerunków, które w międzyczasie zostały mocno rozpowszechnione
Ja tutaj nie odnoszę się oczywiście do tej ikonografii pomnikowej. To jest odrębne zagadnienie, na które trzeba by przewidzieć odrębny wykład, czy do takiej ikonografii funeralnej. Natomiast bardziej interesowały mnie takie wizerunki samego Chopina, może mniej takie właściwie związane z jakąś story, tylko właśnie z samym ukazaniem kompozytora. Jeśli mają Państwo pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że to, o czym mówiłem, jest dosyć zrozumiałe i że przekonałem Państwa do tego, że tą ikonografię dosyć łatwo skategoryzować, ale jednocześnie ta postać mimo wszystko dzięki swojemu geniuszowi wyrywa się artystą, wyrywa się schematom i w zakresie muzyki i sztuki. I tak jak mówię, mam nadzieję, że ten wizerunek nie jest wizerunkiem ostatnim. Dziękuję pięknie.